Kolejną potrawę postanowiłem pokazać Państwu, ugotować nad brzegami rzeki Guadalquivir ze wspaniałym widokiem na Kordobę. Już szybciutko składniki. Tutaj oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia, to co mam w tym bukłaczku. Obok bulion z kurczaka, może być z kostki. Tutaj brandy de Jerez, czyli brandy robiona z wytłoczyn winogron, z których robi się wino Jerez, czyli sherry. Tutaj sherry we własnej osobie. Więcej o jednym i o drugim trunku opowiem przy innej okazji. Tutaj czosnek, tutaj piersi z kurczaka, które były zamarynowane właśnie w brandy de Jerez. Kilka godzin, pokrojone w kostkę, kilka godzin leżały, leżą właściwie w tymże brandy. Tutaj zielone oliwki nadziewane czerwoną papryką, jeszcze mąka, taki piękny pęczek tymianku, sól, pieprz i z tego wszystkiego potrawa, której nazwy, jak dotychczas nie wspomniałem, pechuga de pollo al jerez, czyli piersi z kurczaka w sherry. Najpierw muszę wlać oliwę na patelnię i rozgrzać ją. Sporo oliwy. Fantastyczna, naprawdę z pierwszego tłoczenia obłędna. I teraz tak, kurczak jest w marynacie, więc zrobię rzecz, która zaboli wielu, mianowicie muszę odlać tę brandy, której jest tutaj trochę za dużo. I odlewajcie Państwo brandy tylko wtedy, kiedy ona jest w marynacie. Jeśli brandy jest w kieliszku, odlewanie jej byłoby zbrodnią. Dobrze. I teraz na deskę trochę mąki i całość muszę omączyć. Te wszystkie kawałki niezbyt dokładnie, obsypując, kiedy mąki będzie zbyt wiele. Ta mąka ma spełniać rolę zagęszczacza sosu. Więc tak mniej więcej ze wszystkich stron, ale bez przesady. Jeszcze sól, bo to nie było w ogóle solone. I otrzepując z nadmiaru mąki, najpierw sprawdzę, czy oliwa ma właściwą temperaturę. Niestety jeszcze jest zbyt letnia, więc spójrzmy na pejzaż kordobańskiego meczetu. Sprawdźmy teraz temperaturę oliwy. Dobrze, skwierczy, znaczy można rzucać mięso. Jak mówiłem, otrzepując z nadmiaru mąki, smażymy z obu stron na lekko, lekko rumiano. Telewizjone Polachka, bez po włosku, to wszystko jedno. Pechuga de pollo al jerez. Obsmażone mięso teraz wyjmuję do miski. Proszę nie przerażać, to nie jest teflonowa patelnia, więc mogę spokojnie po niej szurać metalowym sedzakiem. Oliwę na patelni zostawiam, a mięso będę dodawał tutaj za jakieś 15 minut. Kawałek po kawałku, takim, jak mówiłem, łyżką z dziurkami, czyli sedzakiem, żeby oliwa została na patelni. Widzą Państwo Guadalquivir i widzą Państwo ruiny budynku, który kiedyś był młynem, bo tutaj był taki sprytny system nawadniania miasta właśnie z rzeki Guadalquivir i mnóstwo młynów, tysiące fontan. To już zaczęli robić Arabowie. Miasto zresztą po zdobyciu go przez chrześcijan, szczerze mówiąc, upadło. Ruiny młynu jeszcze są. Dobrze, ja już na tę patelnię muszę wlewać następne rzeczy, mianowicie półwytrawną sherry, kieliszek półwytrawnej sherry oloroso, ale odrobinkę sobie zostawię. Picie sherry z takiego właśnie kieliszka ma głęboki sens, bo bukiet się u góry zbiera. I dolewam do tego bulion z kurczaka. Też około szklanki bulionu z kurczaka. I to powinno się gotować tak długo, aż połowa płynu wyparuje, czyli mówiąc żargonem kucharskim, powinno się zredukować. I jeszcze tutaj od razu doprawiam mięso tymiankiem. Wystarczy potrzepać taki pęk suszonego tymianku, ale widzą Państwo, on jest suszony w całych gałązkach. Nie tak jak u nas, gdzie są tylko malutkie kawałeczki i świeżo zmielony pieprz. I czekamy, aż płyn się zredukuje i będziemy dodawać dalej. Teraz muszę posiekać czosnek i dodać go do sosu, który ma odparować. A przy okazji powiem Państwu, że meczet po zdobyciu miasta przez chrześcijan, oczywiście przerobiono na katedrę, dobudowano nową część i cesarz Karol V w XVI wieku
po właśnie przebudowie meczetu powiedział słynne zdanie, że zbudowano coś, co mogło powstać wszędzie, a stracono coś, co było tylko tutaj. Dwa, trzy ząbki czosnku. Musiałem patelnię przykryć, bo strasznie wieje i się nie chce gotować, ale już można wrzucać mięso. Kurczak, pamiętają Państwo, z tymiankiem, z solą i pieprzem, omączony, obsmażony z obu stron i teraz w tym zredukowanym sosie powinien jeszcze około 8, góra 10 minut się dusić. Przykrywam sos. Gdzieś na minutę przed końcem gotowania muszę do tego dodać oliwki, jak mówiłem, nadziewane papryką, oczywiście hiszpańskie i przecięte na pół. Wsypuję kilkanaście pokrojonych oliwek, trzeba przemieszać, niech się jeszcze dosłownie minutę pogotuje razem. I oto nadszedł moment spełnienia, prosciuga de pollo al jerez jest, a w zasadzie są gotowe i można już nakładać wszystko na talerz. Cała porcja to dla mnie za dużo, ale myślę, że chłopcy coś zjedzą. Andrzejowi się już trzęsie kamera, zostawię mu trochę. Zatem szuga do pollo, białe pieprzywko, drobinka sosu. Powiedziałem pieczywko, a nienawidzę, jak się zdrabnia różne nazwy, zwłaszcza jedzeniowe. Pieczywo. Nigdy pieczywko, nigdy rachuneczek. Proszę Państwa, idę to zjeść w zaciszu dawnego arabskiego młyna. Zanim wycałuję Państwa bardzo mocno na pożegnanie, jeszcze jedna andaluzyjska specjalność, mozaiki, z których można ułożyć dowolne wzory, również podróże kulinarne Roberta Makłowicza, bo taki program Państwo właśnie oglądali. Dziękuję bardzo. Do widzenia.